Witam Państwa bardzo serdecznie. Moim gościem jest dzisiaj pani Irena Rej, prezes Zarządu Izby Gospodarczej Farmacja Polska. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam wszystkich, witam panią. Chciałam dzisiaj porozmawiać o branży farmaceutycznej w dobie pandemii. To jest dzisiaj taki temat, od którego trudno uciec. Pani prezes, ostatnie wydarzenia pokazały, jak ważne jest bezpieczeństwo lekowe Europy. Co możemy zrobić już teraz, aby surowce były dostępne i abyśmy byli niezależni, między innymi w zakresie API? A nic nie możemy zrobić po prostu. Nic, dlatego że surowce, czyli produkcja API, to jest proces bardzo kosztowny. Budowa takich zakładów to są całe lata. Infrastruktura musi być bardzo określona ściśle. I myśmy mieli kiedyś oczywiście API. Niektóre firmy jeszcze mają dla swoich potrzeb, ale tylko dla swoich potrzeb. Natomiast my po prostu korzystamy, ci, którzy nie robią własnych, korzystają z importu. Import, jak wiadomo, do tej pory w miarę możliwości, że tak powiem, to funkcjonowało. Nie było większych problemów do momentu COVID-u, kiedy się okazało, że jak cały świat opanował ten wirus, no to trafili tam do tamtych, którzy tę substancję produkują. My nie jesteśmy w stanie wymyślić i zrobić, jak to się mówi, nabiegu surowców. To jest po prostu niemożliwe technologicznie. My owszem, moglibyśmy, biorąc pod uwagę doświadczenia ostatniego okresu, pomyśleć o tym, żeby spróbować gdzieś połączyć siły i zacząć wytwarzać pewne substancje, może wespół z innymi państwami, może jakiś nawet niekoniecznie państwami, ale po prostu innymi firmami, które. No, tylko problem polega na czym? Żeby coś wytwarzać na taką skalę, to musi być zbyt. Dzisiaj jeden lek jest, nagle okazuje się, że jest wycofywany. Jeżeli ktoś zainwestuje w taką w API, czyli w produkcję takiej substancji i mu lek wycofają z rynku, to zostaje się po prostu z niczym. To jest ogromny problem i my się zdajemy sobie z tego sprawę, dlatego monitorujemy po prostu sprawa substancji. Główny inspektor farmaceutyczny w tej chwili już rzadziej, ale w tym okresie najbardziej takim ostrym, co tydzień mieliśmy telekonferencję i firmy sprawozdawały do GIF-u, jak wygląda u nich zaopatrzenie w surowce. Myśmy byli świadomi tego, kto ma, kto nie ma. Mogliśmy ewentualnie korzystać z jakiejś pomocy, interwencji bądź wymieniać się doświadczeniami. I oczywiście firmy bardzo intensywnie pracują ze swoimi dostawcami, żeby oni uruchomili tę produkcję i żeby to było jak najszybciej dostarczane. Ale jeszcze był drugi problem. Ponieważ leki generyczne, które dominują w całym świecie, bo to są leki znane z bardzo długą tradycją i stosowane już w chorobach przewlekłych. W tym układzie, jeżeli państwo X, Y i Z miało też tę substancję do tego leku u siebie wytwarzało, to blokowało po prostu sprzedaż, bo mówiła, wszystko zatrzymuje na własny rynek dla swoich ludzi. To jest oczywiście, no, trudno powiedzieć, etyczne, nieetyczne, no, takie są obyczaje. I tak zwana siła wyższa tu ich tłumaczyła, że oni po prostu nie wydadzą tego, bo inaczej zostaną sami bez tego leku. Także z API to my dyskutujemy bardzo długo. I powiem tak, że te wszystkie apele rządu o to, że my to zrobimy i tak dalej, jest naprawdę chyba zrobiły więcej złego niż dobrego, dlatego że dali ludziom złudy, jakieś nadzieje, że może tutaj można coś szybko zrobić. Ktoś, kto obraca się w tej branży, ja 30 lat jestem w tej branży, tak powiem, na bieżąco, to wie dokładnie, jakie to są problemy i ile lat trzeba, żeby po prostu móc produkować tą, znaczy zacząć się produkować od początku. Ci, którzy robią swoje leki i mają swoje substancje, też korzystają do innych leków z importowanych substancji. Także mówiąc kolokwialnie, kwadratura koła. A jak może nam pomóc Unia Europejska? Ona sama się boryka z kłopotami i sama nie może zdobywać leków. Włosi mieli wstrzymane sprzedaż i też nie mieli leków. Po prostu
cały świat w tej chwili, ze względu na to, że wirus opanował cały świat, nie tylko Europę, cały świat, i Stany, i Chiny, i Indie, wszędzie, to nie masz, jak to się mówi, gdzieś punktu takiego zaczepienia, że ktoś ma, rzuca wszystkie siły, nie wiem, pracuje na 3 zmiany w soboty, w niedzielę i dostarcza, tak? Bo po prostu wszyscy mają ten sam problem. Albo fabryki stają, bo ludzie są na kwarantannach, bo wykryto wirusa. Albo, tak jak mówiłam, rząd podejmuje decyzję, mamy i trzymamy dla siebie. I te wspólne myślenie w Unii, jak to zrobić z tą, to jest dobry kierunek, tylko to jest kierunek na najbliższe lata. Tego nie opanujemy i nie zrobimy w tym roku, ani w następnym, ani za 2 lata. To jest 5-6 lat budowy takiego zaplecza, jeżeli chodzi o substancje. I tak jak mówię, leki się zmieniają. Substancje jedne wypadają, drugie wchodzą. I to jest w tej chwili, my mówimy o substancjach czynnych chemicznych, ale proszę pamiętać, że my również, cała Europa, nie tylko cały świat, bazuje też na lekach biologicznych. I leki biologiczne to jest bardzo wrażliwa produkcja, bardzo, na komórkach. Więc znowu, jeżeli są tego typu problemy pandemiczne, to trzeba zwiększyć jakby czujność tego, co się produkuje. A to się za każdym razem bada, są prowadzone badania kliniczne przed wypuszczeniem serii. Także jest problem, jest generalnie bardzo trudny. I myślę, że dzisiaj jesteśmy takiego etapu, że walczymy z koronawirusem, a pacjenci mają nie tylko problemy z koronawirusem, ale ze swoimi chorobami, które od lat ich toczą. I my w tej chwili, ponieważ szpitale jednoimienne w sile, nie wiem, 40 kilka chyba, nie pracują dla pozostałych pacjentów, to dzisiaj problem dostania się do lekarza staje się naprawdę bardzo ważny. Tak zwane teleporady to jest tylko porada, to nie jest leczenie. Nie wszystko można teleporadą załatwić. Także my się dzisiaj będziemy, dzisiaj mamy problem, który ten koronawirus roztoczył na inną po prostu sferę jeszcze i produkcji, i zachowań prozdrowotnych, na wszystko. I raczej należy patrzeć, w jaki sposób organizować się, żeby nie tylko wszystkie siły rzucić na koronawirusa, bo to jest bardzo wąska działka, bardzo specyficzna, jeżeli chodzi o szczepionki. Natomiast myśleć, jak sobie pomóc w rozwiązywaniu produkcji tych leków, na których bazujemy od lat i których pacjenci naprawdę bardzo potrzebują. A czasami są leki, które nie mają zamienników. I tu się zaczyna największy problem. Z jakimi jeszcze problemami w niedalekiej przyszłości będą się musieli zmierzyć producenci leków w Polsce? Producenci leków w Polsce to cały czas się zmierzają z tym samym problemem. Mianowicie, że część naszych zakładów jest, że tak powiem, prywatna. Niektóre są spółkami Skarbu Państwa. To są bardzo duże pieniądze, które trzeba i oczekujemy, że rząd w końcu podejmie jakieś kroki i ten słynny RTR w jakiś sposób zostanie, że tak powiem, aktywizowany. I też na razie jest przepychanka, czy to będzie robił Ministerstwo Rozwoju, czy Ministerstwo Zdrowia. Wiemy, że nie może to robić Ministerstwo Zdrowia ze względu na przepisy unijne. Musi to iść przez Ministerstwo Rozwoju. No ale jakoś nie mogą się porozumieć dżentelmeni z tych dwóch ministerstw, w związku z tym jest jak jest. Inna rzecz, że moim zdaniem od początku ten RTR, gdyby on chociaż wszedł jako pilotaż, w momencie, kiedy pan minister Łanda, że tak powiem, wpadł, że tak powiem, na ten pomysł i w ogóle uruchomił ten program, że jest autorem jakby, prawda, tych działań, to może coś by można było zrobić. Ale zamiast zrobić pilotaż, to się wszyscy kłócili, ile komu się będzie należało i dlaczego i po co. No i mamy to, co mamy. RTR jedzie sobie na papierze, firmy się borykają finansowo, no i dalej stoimy w miejscu. Także po prostu, ja mówiłam to wczoraj na konferencji w Gazecie Bankowej, że my musimy chcieć coś zrobić. My musimy chcieć, bo to zależy od ludzi. Bo można usiąść i powiedzieć, dobrze, robimy cząsteczkę tego programu, cokolwiek, ale dajmy sobie, zróbmy jakiś eksperyment, zobaczmy, czy to będzie chodziło. A u nas się za wszystko osadza na przepisach, na dyskusjach i nie wiadomo jeszcze na czym. A proszę pamiętać, że podstawowym zadaniem przy produkcji leków jest zapewnić bezpieczeństwo stosowania tych leków.
czyli bardzo wysokie wymogi dobrej praktyki produkcyjnej, dobrej praktyki hurtownianej, dystrybucyjnej, to jest to, że jak już mamy te leki, to możemy zapewnić ten standard europejski, wysoki standard, jeżeli chodzi o dostarczenie go do pacjentów. Chciałam jeszcze wrócić do tematu pandemii, poszukiwania zarówno leków, jak i szczepionki. Wszyscy pokładamy w tym duże nadzieje. Jak wiadomo, szybko się nie da. Kiedy Pani zdaniem jest realna szansa, że ta szczepionka się pojawi? Trudno jest powiedzieć, bo zaangażowanie w produkcję szczepionek, jak Pani wie, jest w całym świecie. Myślę, że najbliżsi rozwiązania tego problemu, to znaczy zakończenia go pozytywnymi jakimiś doświadczeniami klinicznymi, są Brytyjczycy, bo tam Uniwersytet w Cambridge po prostu chyba najwięcej robił badań jak do tej pory. Szczepionka ma to do siebie, że ona zawsze jest jakby budowana. Czym jest szczepionka? No to jest po prostu osłabiony wirus, który podajemy po to, żeby uruchomić tak zwaną pamięć immunologiczną, czyli żeby nasz organizm zaczął bronić się przed tym nieproszonym gościem, krótko mówiąc. I musi to być odpowiednia dawka, bo dla jednych ona może być za mała, dla drugich za duża, a dla trzecich dobra. Czyli uśrednienie tego jest dużym problemem i po to są badania kliniczne robione na różnych populacjach, na dzieciach, na osobach starszych, na kobietach, na mężczyznach. Są jednak pewne różnice w podawaniu tego. Wiele szczepionek już innych, ja nie mówię o tym, na której szukamy, na koronawirusa, ale jest na przykład dostosowanych do grup wiekowych. Także to jest problem i myślę, że ten wyścig państw europejskich i nie tylko, bo również Stany, on przyniesie na pewno jakiś efekt. Myślę, że też będą łączyć siły niektórzy, którzy coś opracują i będą po prostu na zasadzie odstąpienia czy korzystania z patentu, żeby humanitarnie podejść do zagadnienia i żeby również pozwolić produkować w innych miejscach to swoje, że tak powiem, wynalazek, ten patent. No ale jak to się potoczy? Powiem tak, dzisiaj bardzo się zmienił świat, bardzo się zmieniają podejścia do różnych zagadnień. No niestety biznes ma swoje prawa, którymi się rządzi. Mieliśmy najlepszy dowód po tym, jak poszły w górę ceny rękawiczek nitrylowych czy innych, tylko dlatego, że był zwiększony podaż. Więc no tak to jest. I ja myślę, że to jest problem, którego... Można dużo dyskutować, natomiast to zależy też od polityki rządu, od tego, co będziemy robili. Powiem tak, proszę zauważyć, że w 8 miesięcy właściwie kiedy ogłoszono pandemię, w Polsce nie był powołany żaden zespół kryzysowy do spraw walki z pandemią. Mieliśmy defiladę urzędników Ministerstwa Zdrowia w randze wiceministrów, ministra i tak dalej, którzy mówili, łącznie z rzecznikiem ministerstwa, tak, który też się wypowiadał na ten temat, a się nie wypowiadał w ogóle jako publiczny urzędnik, na przykład główny epidemiolog, tak, prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologicznego. To też zaważyło na tym, że robiono wiele rzeczy, które niekoniecznie potem się sprawdzały. No ktoś musi dowodzić, musi być jeden dowództwa. Dowódca może mieć swoich podopiecznych, może mieć swoich zastępców, ale ktoś musi prowadzić tą politykę i uzgadniać tą politykę. I myślę, że gdyby taki zespół był, no nie by został teraz powołany, ale do drugiego etapu pandemii. No nie wiemy, czy już jest pierwszy, jeszcze się nie skończył, czy drugi się zaczął. A poza tym nie określono ani zadań tego zespołu, ani terminów, no niczego, po prostu powołano sobie imiennie zespół, notabene z bardzo szacownych, już tak powiem, naukowców. I bardzo dobrze, ale to się powinno zadziać natychmiast. Jest powołany, oni się spotykają, dają jakiś pierwszy sygnał, niech to społeczeństwo wie, że ktoś się o nich troszczy, a nie rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia. Ja jestem bardzo krytyczna, ale ja jestem znana z tego, że po prostu nie staram się nigdy słodzić i jeżeli można za coś kogoś pochwalić, to na pewno to robimy. Ale z drugiej strony, przez 30 lat zajmując się tą tak wrażliwą branżą, jaką jest farmacja, połączona oczywiście z medycyną, to muszę powiedzieć, że trzeba naprawdę dużo wyczucia i takiej logiki, przewidywalności w pewnych swoich postępowaniach i pewnej też odwagi w działaniu, bo można wydawać pewne zalecenia,
w związku z tym, że jest pandemia, można pewne rzeczy ułatwić. Na przykład ja jestem ciekawa, bo się mówi w tej chwili, że będzie szczepionka polska, która nie szczepionka, właśnie lek tak nazwany, który będzie po prostu powstawał jako lek biologiczny. Tylko drobiazg. W prawie farmaceutycznym praktycznie rzecz biorąc to nie istnieje. To nie jest forma leku. Dla nas lek to jest tabletka, kapsułka, ampułka i tak dalej. To jest zupełnie coś innego. Nikt nie zrobił żadnego ruchu, żeby ten problem rozwiązać legislacyjnie. Ale mówisz, że za 6 tygodni on będzie w sprzedaży. Jak się pytam? No są po prostu tego typu rzeczy, które muszą być uwzględnione. Ja rozumiem, że nie wszyscy w ministerstwie się na wszystkim muszą znać, ale my w branży mamy ludzi, którzy się znają na swoich wycinkach. To trzeba się po prostu uczyć od branży i pytać, co jest zagrożeniem, a co jest po prostu motorem postępu, gdzie my możemy wspólnie razem przy pomocy rządu coś rozwiązywać. Jeżeli to będzie dalej taka partyzantka, no to przepraszam, ale ja jestem naprawdę bardzo smutna i pełna złych przeczuć, że będziemy ciągle krążyć w kółko i będziemy tylko się cieszyć, że z 500 będziemy mieli 350 czy 400, prawda, przypadków. To nie tędy droga. A to jest poza tym wirus pandemiczny. My musimy się nauczyć z nim żyć. A uczyć się życia, to znaczy zachować pewne zasady higieny. Ja się cieszę bardzo, że widzę, gdzie nie wchodzę, stojące płyny do dezynfekcji. To jest przynajmniej jeden krok uczenia ludzi, że my żyjemy w środowisku bakterii i wirusów. Jeżeli one w końcu postanowiły nas pogryźć, to my się musimy bronić. I ta profilaktyka jest też bardzo istotną częścią. Nie nadmierna, nie bez jakiejś tam historii, a potem jakaś jednolita i konsekwentna. Najpierw się mówiło, że maseczki tylko z fryzeliny. Potem, że maseczki to mogą być i w ogóle szalik sobie w ogóle owinąć. Potem, że takie szmacianki to super w ogóle tam, nie wiem, no przemysł w Łodzi rzucił, wszystko szył maseczki. Teraz epidemiolodzy mówią, ale po licha te maseczki, jak one nic nie działają i nie robią. No to mówię, kto w tym chaosie się pozbiera? Tak, więc trzymajmy kciuki za komunikację. I bądźmy dobrej myśli poza tym, bo komunikacja i dobre myśli, one na pewno, i nie straszmy ludzi, nie straszmy, uczmy ich, starajmy się dobre zachowania promować. Dlaczego się, taki prosty przykład, dlaczego dzisiaj podaje się, ile osób zachorowało, ile to, ile zmarło, a dlaczego się nie mówi i nie podaje na pierwszym miejscu, słuchajcie, wyleczyło nam się już od momentu pandemii tyle i tyle osób. To jest 40, 50, 60%, którzy byli w ogóle zakażeni, tak? No ale niestety jeszcze mamy tam 20, które musimy sobie poradzić. To ludzie też inaczej do tego podchodzą. A ciągłe te straszenie, no to no po co powoduje? No że ludzie widzą, że tak, no trochę jest, trochę nie ma, zaczynają olewać. Oni muszą być świadomi tego, co robią. Ani groźba, ani prośba. Oni muszą mieć świadomość tego, że to jest dla nich, że to jest potrzebne i że tu nikt nikomu nie robi krzywdy, każąc mu zasłaniać twarz czy myć ręce. Tak, to jest wszystko na pewno bardzo ważne. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Proszę, a Państwa bardzo. Zapraszam na portal kierunek farmacja.pl. Dziękuję.